Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcineczku z gry oczywiście Stardew Valley. I moi drodzy, pisaliście mi, żebym sobie zrobił powiedzmy plan zadań do odcinka i tu się z wami zgodzę, ponieważ jak wiecie, może też nie, zawsze, ale to zawsze po prostu jestem zapominalski. Moi mili, dzisiaj zrobimy sobie tak. Nie wiem, co mówiłem już w poprzednim odcinku, totalnie nie pamiętam, jak to zwykle ja. Natomiast dzisiaj chcę się skupić w końcu na naszej farmie. Zrobimy sobie ścieżki, poogarniamy tu troszeczkę. Jeżeli starczy nam czasu, myślę, że pójdziemy sobie ewentualnie do kopalni trochę pokopać surowców, żeby, wiecie, były na przyszłość. I ewentualnie, nawet nie wiem w sumie, czy mamy jakieś zadania. Nie, nie mamy żadnych zadań. A nie, mamy 10 buraków. I tutaj podobno mam gdzieś buraki, z czego szczerze powiedziawszy jestem ślepy, bo chyba ich nie zauważyłem. Jeszcze sprawdzimy, jaka jutro pogoda. Jutro słonecznie. Dzisiaj duchy są bardzo szczęśliwe, więc mamy bardzo duże szanse na to, żeby wszystko było fajnie. Także myślę, że sobie do kopalni pójdziemy. Ale zanim jeszcze też cokolwiek ogarniemy, zrobimy sobie tutaj motyw ze scrollem i wtedy już będziemy mieli odblokowanego najprawdopodobniej, znaczy może nie tyle co, o zobaczcie, mamy te buraki, to ja wezmę ich 10 sztuk, ale będziemy mieli, moi drodzy, odblokowanego tego, chyba tego typka, który, tego dwarfa całego, który tam gdzieś się kręci, kampi i tak dalej. Także myślę, że pójdzie nam całkiem spoko. Jeszcze standardowo sobie tutaj wszystko pozbieramy, żeby, wiecie, posadzić ewentualnie nowe rzeczy. I dzisiaj, tak jak już mówiłem, zajmujemy się drogą i tak dalej, także ogarniemy sobie to tutaj. Ja jeszcze w ogóle sprawdzę, czy mam żelazo, ale wydaje mi się chyba, że mam 5 sztuk tego żelaza. To ewentualnie skoczymy sobie jeszcze na pewno, tak, mamy, to skoczymy sobie na pewno jeszcze do Clinta. Tylko teraz tak, nasiona z tego co pamiętam miałem chyba tutaj, bo nam jeszcze jakieś zostały. Tak, mamy 10 sztuk tych nasionek, także myślę, że może nawet wszystko ogarniemy. Zaraz sprawdzimy dokładnie. O nie, 10 nie będziemy mieli, to chyba mniej wyrosło. Zostały nam, wiecie co, 2 miejsca. To kurczę, ja to bym gdzieś tutaj zasiał, tylko pewnie nie będę wiecznie zapominał, żeby to podlewać. Dobra, to sobie to darujemy, schowamy sobie to gdzie było, zajmiemy się zwierzętami, no i zajmiemy się też oczywiście farmą. Dobrze, to tutaj zostawiamy i teraz tak, mamy krokusy, zaraz sobie tutaj to wszystko posortujemy, zobaczymy co, jak, gdzie i za ile, to co mogę zostawić, to mogę, także zostawimy, w ogóle tego mamy od cholery, to też, tego też mamy dużo. Crystal fruit, jak widzicie, mamy właściwie tylko i wyłącznie srebrne, także trochę średnio, no ale i tak tutaj za bardzo z tym nic nie ogarniemy, tylko wiecie co, moment, bo mam wrażenie, że chyba krokusów nie mam żadnych. A nie, mam jednego. Dobra, to sobie zostawimy jeszcze tego srebrnego w razie gdyby. Żeby, wiecie, mieć tam przynajmniej na te 20 kolejnych nasion. Dobra, to sprzedajemy. I moi drodzy, dzisiaj nie za bardzo zajmiemy się wieśniakami. Co prawda teoretycznie powinniśmy, bo no tutaj, wiecie, trzeba to ogarnąć. Ale myślę, że jak od czasu do czasu będziemy im dawać, to się oczywiście nic nie stanie. Teraz tak, ja jeszcze chciałem sprawdzić tego Harvey'a całego, bo wydaje mi się, kurczę, że... Supermeal, lobster, biscuit, truffle oil, wine, coffee, pickles. Tu ogólnie zapomnieliśmy o jego urodzinach, więc myślę, że mu zaniesiemy jakieś wino, zważywszy, że mamy. Tylko, że kurczę, dla odmiany, to znaczy wino, to mamy tego niezbyt dużo już. Zostały nam 2. Dobrze, ja zaniosę mu to salmon berry, żeby było. I jeszcze może Abigail. Także dla Abigail to weźmiemy sobie standardowo ametyst, niech będzie i będziemy ogarniać tam więcej tych naszych serduszek. Kogo ewentualnie mógłbym tu jeszcze ogarnąć? Ewentualnie moglibyśmy jeszcze ogarnąć Pam w sumie, bo to są, wiecie, właśnie to są takie osoby, z którymi tych serc mamy najwięcej, więc czemu by nie? Kto tam jest dalej? Jest Marni na pewno, Hali. Hali z tego co pamiętam lubiła kokosy, więc właściwie też... Nie, czekajcie, ona, Hali lubiła słoneczniki. Mamy ich sporo, także możemy jej tego jednego dać. Weźmiemy sobie może jeszcze... Nie, przepraszam, ona nie lubiła tego. Ona lubiła albo to, ale zaraz sprawdzę jeszcze Hali dokładnie, co to było. Fruit salad, coconut, pink cake, fruit salad, coconut, sunflower. Aha, czyli jednak lubiła tego kokosa. No dobrze, to weźmy kokosa, chyba go wsadziłem tu. Nie, jest ok. Dobra. Kto tam ewentualnie jest? Jeszcze jest Linus, no to Linusowi możemy w sumie... Aha, bo Linus też lubił kokosy. Albo i nie, czekajcie. Może lubił, ale w sumie tych kaktus frutów mamy dosyć mało. Emily, jeszcze siostra ewentualnie Abby, tej, Hali. To też w sumie możemy ogarnąć, tak? Dobrze mi się wydaje, że to jest Emily?
Tak, to jest Emily. Ona lubi, moi drodzy, kamienie, więc możemy właściwie dla niej tutaj coś ogarnąć. Myślę, że topaz chyba. Emily lubi topaz? Lubi topaz. Może jeszcze ktoś lubi kamienie. Diamenty lubi gaz. To kurczę, tych diamentów to mi trochę szkoda, bo wiecie, to jest 750 golda, cholera. Pepper Poppers, Ruha, Pipe, Alex, Demetrius, no z Demetriusem jest największy problem. A, i jeszcze miałem sprawdzić, czy ma jakąś bombę, chociaż jedną nie mamy. Jeszcze weźmiemy sobie geody do rozłożenia. I wiecie co, zrobimy tak, ja tutaj chyba będę mógł sobie ogarnąć jakąś bombę. Aha, dobrze, bo tutaj nam jest potrzebny, tylko potrzebny węgiel. Dobrze, moi drodzy, zrobimy sobie jednego cherry bomba, bo żeby, inaczej się niestety nie dostaniemy w żaden możliwy sposób tam do środka. Także to sobie zabieramy i żadnych geod chyba więcej tutaj nie posiadam. Nie, nie posiadam. Dobra, czyli mamy tak. Abigail, Harvey'a, tego znaczy lekarza, Pam, Hallie i Emily. Tak? Chyba tak. Możemy ewentualnie zobaczyć, że chyba damy radę pójść do dwarfa, do Krasnala. To możemy, wiecie co, jeszcze właściwie mu coś tutaj ogarnąć. Mam Jade'a, on lubi Jade'y. Dobra, to możemy ewentualnie mu to podarować. Standardowo zajmiemy się tutaj oczywiście też wszystkim dookoła i myślę, że od razu pójdziemy sobie do Clint'a, oddamy scroll, zobaczymy też, czy wiecie, będziemy mieli po prostu możliwość rozmowy z nim, bo mam pewne przypuszczenie, że może to nie być tak łatwo, jak mi się wydaje. Ja nie pamiętam teraz, czy to wiecie, będzie po prostu działało na takiej zasadzie, że ja mu to dam i to się nam od razu odblokuje, bo z reguły jest tak, że każdą rzecz, jeżeli coś tam wiecie, zrobimy ok, to dopiero po jakimś czasie nam, że z reguły na następny dzień tam się, wiecie, ogarnie, przyjdzie jakiś list ewentualnie, że tam się udało coś przetłumaczyć, czy coś w tym stylu. Także to będzie trzeba ogarnąć, a resztę dnia po prostu, jak już wszystko damy, ogarniemy, spędzamy oczywiście na ogarnięciu sobie dróg i tak dalej, i tak dalej. Zagrody na razie nie będę robić, ale tak mniej więcej już ogarnę, wiecie, zarys, jak to ma wyglądać, żeby to było, wiecie, już przygotowane pod wiosnę. Chociaż teoretycznie moglibyśmy zrobić, wiecie co, właściwie ten z kamienia, ale może lepiej jeszcze nie będziemy tak bardzo kombinować. Dobrze, dostałem dwa large goat milki, więc jest spoko. Tutaj dostaliśmy też zwykłe mleko. Czy ciebie już wydoiłem, krowa? Chyba cię wydoiłem, dobra. Jest okej, na razie. Teraz tak, zostawmy sobie tutaj jeszcze na maksa, żeby było wszystkiego, dobra. I mamy dzisiaj co? Wtorek, tak? Tuesday. Czy tutaj nam coś powyrastało? Nie, nie powyrastało. Z żywicy żadnej z drzewa widzę, że też średnio mamy. Jeszcze skoczmy sobie tutaj. No halo, nie blokujemy się na drzewie. Zobaczmy sobie jeszcze nietoperze. Nietoperze jak zwykle mi nic nie dają, także super po prostu. Dobrze, zerknijmy, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o szklarnię. I tak, tutaj w poprzednim zresztą odcinku nawet sprawdzałem, że mamy żurawinę. Także ją sobie tutaj zbierzmy i zaraz zobaczymy, ile mniej więcej, tak wiecie, z tych kilku krzaków będziemy mieli zarobków. Mam wszystko? Mam wszystko. To jest 892-145, także to jest naprawdę dużo i myślę, że całkiem spoko nam tutaj wszystko pójdzie. Także od razu żurawinę idziemy sprzedać. Bajty. W sumie nawet nie wiem, czy te bajty tam podrzuciłem. No nic, zaraz to, moi drodzy, ogarniemy. Tylko teraz tak, pierw sprzedajemy standardowo. To właśnie żurawinę możemy sprzedać w całości, bo to nam i tak nic nie da. Jaja to wszystko pójdziemy poodkładać, ewentualnie przerobimy, bo tak, goat milka to na pewno przerobię od razu na ser, bo to będzie tej najlepszej jakości. Przerobimy sobie jeszcze to jedno mleko, jajka mamy dwa, aha, dobra, tylko tych jajek nie przerobię. Dobra, to idzie do lodówki, to idzie tutaj, tutaj mamy gazety, to idzie wszystko do oto tego, tutaj mamy prezenty, tutaj mamy mleko zwykłe. Mam jeszcze dwa jajka te duże, to możemy je akurat przerobić na ewentualny majonez. Dobra, to wiecie co, idziemy zaliczyć w takim razie wieśniaków. Jeszcze tylko sprawdzę, czy... Nie, wsadziłem tutaj, dobra, jest ok. Jest ok i pójdziemy sobie tutaj, tędy. Bo tutaj mamy Pam na samym początku, więc możemy jej od razu właściwie dać tego. Od razu, no tak, i tego, wiecie co, tego się najbardziej obawiam, ponieważ będzie bardzo dużo robaków i
Znaczy, w sumie nawet nie wiem, czy będzie aż tak dużo robaków, bo te robaki, jak sami widzicie, one raz jest ich dużo, raz jest ich mało i to tak w kółko Macieju. Natomiast... no i tak będziemy musieli to wszystko poogarniać, tak? Prędzej czy później musimy to, wiecie, oddać, poulepszać, więc myślę, że najlepiej będzie to od razu oddać. Chyba sobie ktoś żartuje. Przepraszam bardzo, gdzie jest Clint? Nie mówcie mi, że go nie ma. Wiecie co? To jest trochę dziwne, dlatego że jest otwarte od 9 do 4, a jego nie ma. Oto muszę się przyznać, że mam małego mindfucka, moi drodzy. A nawet bym powiedział, że takiego dużego mindfucka, skoro go tutaj nie ma, Clinta. To jest dziwne. Dobra. A nie, moi drodzy, to jest dopiero trzeci scroll. Nie mamy czwartego scrolla. Kurczę, to czemu mi się wydawało, że mamy? Ha. No cóż, nie za bardzo wiem, moi drodzy, jakiego nam brakuje, więc to jest trochę dziwne. Kurczę, dlaczego ja miałem przeczucie, że będziemy mieli tego więcej? To ja nie wiem. Ale niepokoi mnie fakt, iż nie ma Clinta. I to jest troszeczkę dziwne, dlatego że on z reguły zawsze był. A dzisiaj się zmył. Więc to jest trochę weird. No ale dobrze, skoro go nie ma, no to się mówi trudno. To wiecie co, to w takim razie, skoro jego nie ma, to ja myślę, że my się przejdziemy troszkę po okolicy bardziej, żeby ewentualnie powykopywać robaki. No bo co innego tutaj dzisiaj zrobimy w dzisiejszym odcinku? No nie za bardzo, nic ciekawego. Czy może nie, no zrobić to i tak zrobimy, ale nie będę mógł mu oddać, nie mogę rozłożyć geod. Kurczę, nie wiem, co się z nim stało. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Pierwszy raz w ogóle spotykam się z taką sytuacją, żeby wiecie... Był i nie było? No, dziwne trochę, bardzo dziwne. Dajcie mi znać ewentualnie, bo nie wiem, może jest jakiś... A może jest w ogóle jakiś event? Bo przecież my tam mu coś daliśmy ostatnio. To może dlatego... Nie, ale nigdy tak nie jest chyba. No nie wiem, moi drodzy, jest to bardzo dziwne, bardzo podejrzane, no ale ja nic z tym niestety nie zrobię, kurczę. No chciałem dobrze, ale jak widzicie, gra mnie, powiedzmy, strollowała. Także bardzo, bardzo średnio, kurczę. No dobra, idziemy jeszcze obdarować tutaj resztę wieśniaków, którym mamy dać te prezenty, no bo co, no kurczę, nic innego nie zrobimy, no. Ajajajajaj. Dobrze, Hali widzę, że jest w domu, także podarujmy jej kokosa, bo kokosa lubi. Proszę u ciebie bardzo, tak wiem, że to lubisz. Emily powinna być chyba... Tak, Emily jest tutaj. Clint widzę dalej nie wrócił i zobaczcie, że go dalej nigdzie nie ma na mapie. To jest dla mnie zagadka. Tak jak mówię, ja się pierwszy raz spotykam z sytuacją, że któryś NPC mi po prostu gdzieś nagle się, że tak powiem, ogarnął. W ogóle musimy dzisiaj iść do Abigail przed 8. Kurczę, ja nie pamiętam właśnie, czy to aby na pewno przed 8 się szło, czy nie. Będziemy musieli przyjść, koniecznie. Także może, nie no, dać to jej dam na... O, mamy misję, poczekajcie. Jojo Cola, Abby chce Jojo Cole, no ale to tak też średnio bardzo. O, dobrze, proszę bardzo, jest Abigail, dzień dobry. Ile mamy z tobą? 8 cały czas, dobrze, fajnie, ale jest i tak okej. Teraz tak, Emily, to byłaś chyba ty. Mamy z nią 4 na 10, spoko. Caroline też mamy 4 na 10 chyba. Zresztą z tymi, z nią mamy chyba. O, świetnie, się trochę spociła. Spociłam się tobą. Ale dobra, jeszcze sprawdźmy może, co tutaj mamy w sklepie do kupienia. Mamy nową podłogę. No na razie myślę, że nie będziemy tego wymieniać. Wiecie, tutaj i tak teraz jest tylko kwestia tego, żeby ewentualnie ogarnąć chałupę. No czemu to jest zamknie... O, to sobie dałem Harvey'owi. Czekajcie. Jeszcze raz, do której to jest otwarte? Wait, what? Co tu robi Clint? A to on jest... Aha, czyli on jest u lekarza. Kurde.
Ale wiecie co, to on w takim razie teoretycznie powinien chyba... No tak, ale on już nie wróci do siebie w takim razie. Cholercia, no. Niefajnie. Mój plan poszedł w cholerę. Źle, bardzo źle. No cóż, miał być taki plan ładny, a wyszło jak zwykle. Dobra, to w takim razie wiecie co, no my i tak dzisiaj będziemy ogarniać farmę, to tego jestem na pewno pewien. Zobaczymy sobie jeszcze tylko tutaj koło Community Center, czy ewentualnie jakiś kwiatek nie wyrósł, czy coś w tym stylu. No i wrócimy na farmę ją po prostu ogarniać, tak? No bo tutaj nic nie wymyślimy więcej, moi drodzy, naprawdę. Chciałem, ale niestety się nie dało, bo jak zwykle, wiecie, założę sobie jakiś plan, to oczywiście w odcinku i tak się coś pierdyknie zawsze, nie? Dobra, to sobie zebraliśmy, jest 4:40. Także pójdziemy teraz skopać większość tej części drogi, zrobimy sobie drogę do zwierzaków, taką początkową jakby, bo wiecie, no tam będzie zupełnie to inaczej wyglądało. O, tu jest jeszcze kwiatek, sobie go zbierzemy. No i mamy teoretycznie... O, proszę, patrzcie tu jak się robale ogarnęły. Musimy koło 7 wyjść z domu, tak? Znaczy w pół do 8 właściwie, no bo do Abigail w sumie nie jest daleko. Także będziemy musieli sobie to ogarnąć. Dobra, teraz tak, całą tutaj drogę skopujemy, bo ona nam nie będzie tutaj totalnie potrzebna. My ją oczywiście przebudujemy w jakiś tam sposób, także tutaj, gdzie jest oczywiście strach na wróble, to nie będę tego w żaden sposób ruszać, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zresztą ta droga i tak będzie tędy kontynuowana. I wiosną, moi drodzy, zaczniemy już ogarniać powoli motyw z pszczołami. Myślę, że zrobię jeszcze z 2-3 dodatkowe ule, żeby to się wszystko nam... No świetnie, brawo gro, naprawdę... Och. Powiem wam, że to jest chyba, tak jak wam mówiłem, jedna z bardziej upierdliwych rzeczy w Stardew, czyli po prostu magiczne celowanie, które czasami jakoś tak z dupy totalnie zaznacza cel, no ale niestety, nic na to nie poradzimy. Kurczę, zaraz się 7 robię, a jeszcze nic nie zrobiłem tutaj, jeżeli chodzi o drogę, ale jajo. Powiem wam, że naprawdę ten czas w Stardew, nie wiem totalnie dlaczego leci tak szybko, że to jest aż niewyobrażalne. Dobra, no to chociaż w takim razie drogę sobie zbijmy, nie? Dobra, jest godzina 7, także idziemy, moi drodzy, do Abigail, żeby się wyrobić, żeby zdążyć, bo o 8 tam się wszystko zamyka. Teraz tak, ogólnie, moi drodzy, droga będzie tutaj podwójna. Ja ją ogarnę sobie właśnie w ten otóż to sposób. Tutaj będzie szła. Dam radę to tak ogarnąć, żeby poszło dalej. Dobra, i tutaj będzie właśnie się kończyć, tutaj też jeszcze sobie zrobimy, także tu będziemy mieli taką, wiecie, drogę główną, wejście do chałupy. Dobra, 7:40 i teraz powiedzcie mi, że zdążę do niej dotrzeć. No mamy teoretycznie 10 minut i teraz moja postać musi sprężyć dupę i dojść do 8 i pewnie nie zdążę dotrzeć do 8. No nie, o, zdążyłem, jest równo godzina 8, okej. Ale Abigail tu nie ma, gdzie ona jest? Dlaczego ona jest tam? Skoro mieliśmy do niej o konkretnej porze przyjść. Chyba, że faktycznie to chodziło, wiecie co, o godzinę. Czekajcie, czy ona się w ogóle... Ona się chyba nie porusza. Czekajcie, porusza się? Nie, ona się chyba porusza. Zaraz, poczekamy sobie chwilę, bo ja nie pamiętam, czy to była 8, czy to była 9, ale... Ej, ona się nie porusza, nie? Znajdzie świętego Mikołaja w domu. No nie, jednak się porusza, ale tak wiecie co, bardzo powoli. I tak jak wam mówię, no tutaj może być duży problem, bo kurczę, ona mi napisała, żebym przyszedł. No jestem, ale jest godzina 9, a jej nie ma. Teraz się obawiam w ogóle stąd wyjść nawet. Chociaż ona już idzie do chałupy. No nie wiem, moi drodzy, co tutaj się stanie. No w każdym razie jesteśmy. Bardzo to dziwne. Fakt faktem, że może się okazać tak, że faktycznie ja pomyliłem godziny, bo to, ale nie, no wydawało mi się, że to było około 9 po południu. Kurde, no. Czemu mi te gry zawsze muszą robić na złość, jak mi ktoś powie, bo ja tego totalnie nie rozumiem. Ajajajajajaj, dobra, ale ona zaraz tu przyjdzie. Tak, już jest prawie w domu, więc powinna przed 10 wejść. 9:40. O, jest Abigail.
Ale ja z nią nie mogę porozmawiać w ogóle. Bo w sumie dzisiaj z nią już rozmawialiśmy. O to kurczę, jak to działa? Nie wiem, może pójdę za nią, albo wejdę po prostu. No nie, to nic nie da chyba. Powiem wam, że totalnie... No dobra, czekam w łóżku. Chodź, Abigail. Dobra, czyli widzę, że to nie pykło. Totalnie nie mam zielonego pojęcia dlaczego. To jest dziwne. Ja sprawdzę chyba tamten odcinek, ewentualnie napiszcie mi w komentarzu, jak to było z tą konkretną godziną, bo wydawało mi się, że albo 8, albo 9 i ona przecież zapraszała nas jakby do siebie, więc w sumie nie wiem, czy to, nie wiem, zaproszenie już poszło w odstrzał, czy coś. No bardzo dziwna sytuacja, powiem wam szczerze. I pierwszy raz się z czymś takim spotykam, żeby w ogóle, wiecie, no pomimo tego, że mam na przykład jakieś konkretne zadanie, to okazuje się tak na dobrą sprawę, że to jest już nieważne i nieistotne, tak? Bardzo dziwne, bardzo dziwne. Dobrze, ja tutaj położę sobie ten piorunochron i zrobimy sobie, wiecie co, właściwie może jeszcze tutaj drogę, bo właściwie czasu jeszcze troszeczkę mamy, także można by ją sobie tutaj pocisnąć, tylko że już widzę, że mi się kończy... Kończy mi się troszeczkę droga. To sobie stąd zabierzmy. Jest godzina 11:24. Nie starczy to na pewno drogi, ale to zaraz sobie oczywiście ogarniemy. Dobra, cyku, myku, myk. To sobie jeszcze tutaj ogarnijmy. No i będziemy, zobaczcie, i mamy tutaj, będziemy mieli tutaj ładną drogę do szklarni. Myślę, że jeszcze przeciągnę sobie drogę tam w górę, żeby było. Natomiast tutaj będzie taka mniej więcej podwójna droga z tego, z domu wiodła po prostu do zwierząt. Ale to myślę, że chociaż nie, no zdążymy, mamy jeszcze sporo czasu. Czekajcie, tu chyba w ogóle jeszcze była jakaś, ja tu jeszcze miałem chyba jakąś podłogę. Albo i nie miałem. A nie, miałem. Aha, pełne. Dobra, to wiecie co, ja tutaj zostawię sobie tą bombę. Ile mamy tej drogi w ogóle? 64 sztuki, dobrze, jest bardzo dobrze. Teraz tak, to sobie sprzedam, to też, właściwie to też mogę posprzedawać. Goat cheese sprzedamy, bo jest złoty, majonez jest złoty, to sprzedamy, to sprzedamy. Ciastka, to wszystko właściwie, resztę... A, wiecie co, mogliśmy sobie jeszcze zrobić motyw, żeby wsadzić 10 tych do lodówki tego, ale to myślę, że zrobimy już w następnym odcinku, bo i tak w sumie musimy iść do miasta i tak, także to nam tutaj, powiedzmy, nie skrzywdzi naszego planu. Dobrze, tutaj oczywiście będzie dalej wiodła droga, także to jak najbardziej sobie tutaj ogarniemy, wiecie, tutaj do tych naszych drzewek, niech sobie tam będzie. Jest, widzę, pierwsza 00, jest spoko. Jeszcze tylko zobaczę, jak to tutaj prowadzi. Prowadzi to tak. To tutaj zrobimy sobie też taką, wiecie, drogę. Mam nadzieję tylko, że zdążymy ją ładnie jakoś tak, wiecie, ogarnąć. I tak jak wam mówię, tutaj planuję ogólnie zrobić to w ten sposób, że po prostu po tej stronie tutaj, jak jesteśmy, będą po prostu kwiaty, będą tam na górze ule, żeby, wiecie, pszczoły mogły to jakoś sobie ewentualnie poogarniać, ewentualnie z jednej i z drugiej strony zrobi jakiś właśnie motyw, chociaż tutaj myślę, że bardziej posadzimy sobie, wiecie, drzewa owocowe, żeby one sobie tam rosły powoli i żeby wszystko było pięknie, ładnie, cacy. No i moi drodzy, na dzisiaj będziemy kończyć. No kurczę, znowu coś mi się spierdzieliło i nie wyszło tak, jak tego chciałem, no ale nie wiem, naprawdę. Ja mam jakiegoś pecha po prostu do tego stardiu chyba. Buraczki sobie zostawimy. Natomiast teraz tak, to zostawimy, chociaż mamy tego bardzo dużo, no ale już niech już sobie to zostawię, niech będzie. Teraz tak, tutaj zostawiamy galaretkę, bierzemy, a zobaczymy, wiecie co, ja teraz zobaczę, czy mogę przerobić pomidory. Dobra, to przerobimy sobie, kurde, nie zdążyłem, ajajajajaj, niefajnie, ale moi drodzy, ogarnęliśmy sobie troszeczkę wieśniaków, zrobiliśmy tak na dobrą sprawę teoretycznie to, co bym chciał, chociaż jak widzicie, czasu zeżarło mi to w cholerę. I nie wiem, dlaczego ten czas w stardiu mi tak szybko leci zimą. Naprawdę, moi drodzy, wydaje mi się, że zimą ten czas leci bardzo, bardzo szybko. Mamy, widzę, jakiś list. No ale cóż, to sobie sprawdzimy w kolejnym odcinku. Także ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. A jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapencję w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media. Linkacze oczywiście macie w opisie do filmu. I co? Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.